Oglądacie kolejny odcinek Czerwonej Historii Polski, ale dzisiaj przeniesiemy się myślami daleko od Polski. Będziemy w Paryżu, we Francji, w kraju szczególnie istotnym dla historii Polski w XIX wieku. Kraju, który był celem emigrantów po dwóch powstaniach narodowych w XIX wieku, w którym powstała wielotysięczna polska społeczność, dzieląca się, tak jak wszystkie społeczności, również po liniach klasowych, a więc i taka, w której znaleźli się ludzie, którzy również będąc daleko od Polski, chcieli walczyć o wolność i równość. Dziś opowiemy wam o Polakach, uczestnikach Komuny Paryskiej. W 1870 roku II Cesarstwo Francuskie poniosło upokarzającą klęskę w wojnie z Prusami. Cesarz Napoleon III został wzięty do niewoli, a Francja zmuszona do podpisania hańbiącego traktatu pokojowego, odbierającego jej dwie prowincje, nakładającego na nią potężną 5-miliardową kontrybucję. Szczególnie upokarzające jednak dla Francuzów było to, że wróg otoczył w połowie września 1870 roku samą francuską stolicę. Paryż, ostrzeliwany z dział dalekonośnych, padł. I w marcu 1871 roku to żołnierze pruscy defilowali po polach elizejskich. Sytuacja polityczna w oblężonym mieście, ale już wcześniej, podczas wojny i w ostatnich latach cesarstwa, była wyjątkowo napięta. Nierówności społeczne, wyjątkowa nędza robotników, których w Paryżu przybywało wtedy około 450 tysięcy, tworzyła dobry grunt do działalności różnych radykalnych stronnictw politycznych. I tak, działali we Francji, działali w Paryżu marksiści, działali socjaliści różnych odcieni, działali kontynuatorzy starszych francuskich tradycji rewolucyjnych, jak blankiści. Istniały również kluby anarchistów, też różniących się między sobą. I w tym wszystkim była również polska emigracja. Tak, zwłaszcza ta emigracja po powstaniu styczniowym składała się w dużej mierze z wcześniejszych członków Stronnictwa Czerwonych, czyli tego stronnictwa opowiadającego się za wyzwoleniem społecznym. Jarosław Dąbrowski, który został aresztowany przez Rosjan i uciekł z więzienia w Moskwie w 1865 roku, trafił do Paryża, tam zaczął grupować wokół siebie ludzi o podobnie zdecydowanych poglądach społecznych. Pułkownik Walery Wróblewski, jeden z dowódców powstania styczniowego na Litwie, również trafił do Paryża, żył w ogromnej nędzy, utrzymywał się w zasadzie ze wsparcia tamtejszej emigracji, ale też starał się organizować te grupy bardziej radykalne, bardziej zdecydowane. Oni zabiegali w czasie wojny francusko-pruskiej o stworzenie oddziałów złożonych z polskich emigrantów, które walczyłyby pod polskimi znakami przeciwko Prusakom, których uważano za jednych z okupantów, z zaborców. Niestety ze względu na naciski ze strony ambasadora rosyjskiego i nadzieje, jakie francuski rząd wiązał z sojuszem z Rosją, do tego nie doszło, ale Jarosław Dąbrowski i tak został dowódcą 11 Legionu Gwardii Narodowej, który walczył w wojnie francusko-pruskiej. Walery Wróblewski również szykował się do tej służby, ale już do samej działalności wojskowej przystąpił podczas Komuny Paryskiej. Gwardię Narodową tworzyli robotnicy, głównie z Paryża, którzy sam chcieli bronić miasta przed najeźdźcami, przed Prusakami, właśnie najpierw w czasie oblężenia. Kiedy oblężenie zakończyło się pruskim zwycięstwem, ci ludzie nie rozbroili się i domagali się, aby nowy rząd, na czele którego stał Adolf Thiers, nie tylko nie restaurował monarchii, czyli nie wprowadzał z powrotem ustroju monarchicznego po abdykacji Napoleona III, ale również by wdrożone zostały radykalne reformy społeczne. Łatwo się jednak domyślić, że rząd ten, jak byśmy powiedzieli, reakcyjny, burżuazyjny, nie miał najmniejszego zamiaru robić nic w tym kierunku. Postanowił również rozbroić formacje robotników, słusznie obawiając się, że broń w rękach ludu jest dla niego żywotnym zagrożeniem. I tak w nocy z 17 na 18 marca 1871 roku, podczas próby odebrania robotnikom z paryskiego Montmartru dział, które oni wcześniej sami wykupili, sami opłacili właśnie na potrzeby obrony, doszło do starcia między gwardzistami narodowymi a żołnierzami lojalnymi wobec rządu. I to wydarzenie uważa się za początek walk w Paryżu, za początek Komuny Paryskiej, w którą od samego początku włączają się Polacy.
Tak, wedle różnych szacunków w czasie Komuny Paryskiej walczyło w szeregach Komun Narodów od 400 nawet do 700 Polaków. To była druga po Belgach narodowość włączająca się właśnie w walki rewolucyjne. Jarosław Dąbrowski, który był najbardziej doświadczonym dowódcą wojsk Komuny Paryskiej, od początku optował za tym, żeby przyjąć strategię działań ofensywnych, uderzyć na Wersal, póki jeszcze żołnierze francuscy, żołnierze wraz z Napoleonem w większości przebywają w niewoli, a przewaga militarna jest po stronie Komuny Paryskiej. To jest również działalność polityczna, działalność społeczna we władzach Komuny Paryskiej, ponieważ Florian Trawiński został kierownikiem resortu kultury i sztuki rządu sprawowanego przez Komunę Paryską. Później już w kwietniu do walki włączył się Walery Wróblewski, który został generałem wojsk Komuny Paryskiej i dowódcą jednego z kluczowych odcinków obrony na lewym brzegu Sekwany, na froncie południowym, bronił fortu Ivry i okolicznych umocnień, często dowodząc w pierwszej linii, uważany za najlepszego stratega wojsk Komuny Paryskiej przez historyków, bardzo zdolnego, który umiał zainspirować gwardzistów swoim osobistym przykładem. Zresztą tak samo Jarosław Dąbrowski, który również zgromadził wokół swojego sztabu grono weteranów, grono oficerów jeszcze z powstania styczniowego i który zginął już jako dowódca naczelny wojsk Komuny Paryskiej 23 maja podczas walk o 19-20 dzielnicę Paryża, dowodząc kontratakiem w dzielnicy Montmartre. Można tylko zadawać sobie pytanie, co by się stało, gdyby komunardzi już na początkowym etapie właśnie wcielili w życie ten plan Jarosława Dąbrowskiego, który myślał właśnie o uderzeniu na Wersal, o wyprzedzeniu tego momentu, zanim rząd zdoła ściągnąć z prowincji dodatkowe siły, ściągnąć żołnierzy, którzy jakby nie są zainteresowani programem Komuny Paryskiej, nie są podatni na hasła głoszone przez komunardów. A trzeba powiedzieć, że były to hasła niezmiernie postępowe. Komuna przez nieco ponad 2 miesiące swojego istnienia zdołała ogłosić wprowadzenie płacy minimalnej, skrócenie dnia roboczego, zrównanie płac urzędników i robotników wykwalifikowanych, a także wprowadziła świeckie szkolnictwo, wcześniej we Francji niemalże go nie było, i wprowadziła również równouprawnienie kobiet, bo i kobiety były w szeregach bojowniczek, walczyły z bronią w ręku, angażowały się w każdy odcinek działania komuny. Jednak komuna od samego początku działała w oblężeniu i tak w ostatnim tygodniu maja 1871 roku to oblężenie zakończyło się zwycięstwem wojsk rządowych Wersalczyków. Walki na barykadach trwały przez cały tydzień od 23 do 28 maja. Nieprzypadkowo nazwano go krwawym tygodniem. Tak, tutaj również w ostatnich walkach, tych niemal straceńczych, zasłużyli się polscy dowódcy. Walery Wróblewski był przygotowany do tego, aby zginąć na barykadzie. On dowodził obroną jednych z ostatnich barykad już po przełamaniu obrony przez wojska wersalskie. Ten krwawy tydzień charakteryzował się również tym, że po zdobyciu przez wojska rządowe Paryża wystarczyło, że ktoś mówił po polsku, aby mógł zostać rozstrzelany. Były takie przypadki. Jeszcze w czasie walk dwóch polskich emigrantów mieszkających po stronie opanowanej już przez wojska rządowe w nocy zapaliło lampę w mieszkaniu, żeby się wokół tej lampy ogrzać. Zostali natychmiast wyciągnięci z mieszkania, ponieważ mówili po polsku, rozstrzelani na miejscu. To byli weterani jeszcze z powstania listopadowego, więc szacuje się, że mogły dziesiątki, nawet setki Polaków zostać rozstrzelane tylko za swoją narodowość. Nie sprawdzano nawet, czy ktoś należał do oddziałów Komuny Paryskiej. Waleremu Wróblewskiemu udało się ukryć wśród ludności cywilnej. Wydano na niego wyrok śmierci zaocznie. Natomiast on zdołał zbiec
z Francji najpierw do Belgii, a później do Wielkiej Brytanii. Prawdopodobnie fałszywe dokumenty, fałszywy paszport dostarczył mu Karol Marx, z którym on już wcześniej współpracował. No i dlatego Walery Wróblewski później był sekretarzem generalnym pierwszej międzynarodówki. Mamy też innych polskich emigrantów uciekających przed represjami, którzy wnieśli duży wkład w historię świata. Jan Łukasiewicz, który wyjechał do Urugwaju, komunard, został architektem bardzo znanym w Ameryce Południowej, projektował gmachy, urządzenia, infrastruktury. Mamy Augusta Okołowicza, który był generałem Komuny Paryskiej. Mamy wspomnianego już Floriana Trawińskiego, który uratował się dlatego, że w ostatniej chwili powstrzymał komunardów przed wysadzeniem Luwru i dlatego jego wyrok śmierci po prostu anulowano. No i mamy wreszcie postaci takie jak Anna Pustowójtówna, sanitariuszka, która służyła najpierw w czasie wojny francusko-pruskiej, a później w czasie Komuny Paryskiej. Jedna z pierwszych kobiet weteranek. Widać było, że tutaj się zmienia również podejście. Wcześniej uważano, że tylko mężczyźni są godni tego, żeby działać społecznie, żeby walczyć. Natomiast tutaj w szeregach Komuny Paryskiej pojawiają się również polskie sanitariuszki, lekarki, które też walczyły na barykadach. Do dzisiaj trwają spory wśród historyków, czy Komuna Paryska była pierwszą, nie do końca konsekwentną próbą likwidacji państwa, to jest stanowisko bliższe anarchistom, czy też była to pierwsza w historii dyktatura proletariatu, też nieutrwalona i też nie do końca udana, czy był to po prostu zryw ludowy, wyrosły z wściekłości po przegranej wojnie, który dopiero krystalizował swój program. Zadawane są również pytania, dlaczego była to tylko Komuna Paryska, dlaczego poza stolicą Francji do podobnych wydarzeń nie doszło na taką skalę. Jedno jest jednak pewne, Komuna była potężną inspiracją dla bojowników o równość i wolność na całym kontynencie, także dla Polaków. Pokazała, że ich idee można wprowadzić w życie, nawet jeżeli walka o ich utrwalenie będzie wyjątkowo trudna. Komuna inspirowała również polskich socjalistów, anarchistów, komunistów w kolejnych dziesięcioleciach. Tych, którzy walczyli o wyzwolenie swojej ojczyzny i wyzwolenie społeczne na jej ziemiach. O ich walce będziemy Wam opowiadać w kolejnych odcinkach. Zachęcamy do subskrybowania, komentowania i zgłaszania propozycji tematów. Do zobaczenia. Do zobaczenia.